Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Maćkowy i zapraszam na przedstawienie, które ma dla nas przygotowane Geralt razem z Priscillą, żeby przekazać tajemniczą wiadomość dla naszego przyjaciela Dudu. Poprzedni odcinek zakończyliśmy na przygotowaniach do tego oto spektaklu, więc teraz nie pozostaje nam nic innego niż faktycznie rozpocząć go. O, jesteś! Jesteśmy. Jak idą przygotowania do występu? Poza tym, że halabardnik drugi płacze w szafie? Wszystko idzie jak po maśle. A po co nam halabardnik? Jesteś już gotowy? Jesteśmy. Dobrze, zaczynajmy. Wolę mieć to już za sobą. Wszyscy tak mówią za pierwszym razem, a potem nie da się ich ściągnąć ze sceny. Zobaczysz, że ci się spodoba. Na pewno. Zoltan, co tu robisz? Słyszałem od Priscilli, że macie wystawiać sztukę i ty zagrasz główną rolę. Nie główną. I pomyślałem sobie, że nie mogę przepuścić czegoś takiego. Powiedz, ubiorą cię w rajtuzy? Tak, już od razu w rajtuzy. Chodźmy już, Geralt. Musisz się skupić przed występem. Powodzenia. Ale chłop będzie cisnąć pekę z nas. Nie ma to jak wsparcie przyjaciół, czyli przyjdzie, zacznie się nabijać. Panie i panowie! Sni obywatele świętego miasta Nowigrad! Witajcie! No siema. Zapraszamy na wyborną komedię pod tytułem Zmiennik wybawiony albo Triumf Wiedźmina! Wybierz się sobie. Wystąpią w niej Wiedźmin Geralt grający sam siebie, Katarina jako królowa, Leo Ribe jako podły sługa. W księcia wcieli się weteran nowigradzkiej sceny Abelard Ryza. W roli księżniczki ujrzycie zaś prześliczną, przeuroczą trubaturkę o słowiczym głosie Priscillę. Ale zrobił wejście. Zagarnął wszystkich normalnie na stojąco. Akt pierwszy. Gdzie jest Dudu? Królowo, ten pogromca potworów, któregoś była łaskawa wezwać, pokornie czeka w korytarzu. Wprowadź go! Chętnie się z nim rozmówię. No i to wchodzimy. A ja winka łyknę, tak, dla kurażu. Oho, winka. No i wchodzi Geralt. Wiedźminie! Wzywam cię w arcy delikatnej sprawie. Wiem, że potwór jakowyś pojawi się dziś na zabawie. Bądź czujny, gdy bestia się pojawi, ukróć ją o głowę. A w nagrodę dam złoto, rubiny i kołdry puchowe. Zabijanie potworów to moja natura i praca. Nie robię tylko tego dlatego, że tak się opłaca. Ale rymy... Geralt łyknął haczyk, plan się uda, to bezsporne. Na balu sprawię, by luby twej córy zmienił formę. Wówczas to pewne, głupi wiedźmin go zasiecze, a inni goście wezmą potwora na miecze. Żałować będzie kochanka me dziecię. Ale przecież nie wezmę bestii za zięcia, no przecie. Dobrze, że za to nie zapłaciłem. Zebraliśmy się tu z radosnej przyczyny. Dziś odbędą się księżniczki z rękowiny. A potwora ani widu, ani słychu. Może wśród gości kręci się po cichu. No, próbujemy wybawić Dudu, no. O, ukochana!
długo skrywaliśmy nasze gorące uczucie. Całe miesiące wstrzymywaliśmy też cielesne chucie. Starczy już sekretów. Proszę cię, Luba, o rękę. To powiedziawszy, wraz uklęknę. Zgadzam się, ukochany, zgadzam. Moment! Tradycja nakazuje, by narzeczeni winem toast wznieśli. Zróbcie to, albo szczęście wasze pradawna klątwa przekreśli. Kolejta. Strata! To nie wino, tylko srebrem zaprawiona mikstura! Czuję, że zaraz wylezie ze mnie niecna kreatura! Ludzie, to nie książę, lecz Doppler pod jego postacią. Pierwsze słyszę o romansie ludzi ze zmiennokształtną bracią. To potwór, o którym mówiłam, Wiedźminie! Bij, zabij, aż krwią jego ziemia spłynie! Przestańcie, potwór czy nie, ja go kocham! Boże. Chować miecze, bać się Dopplera to głupota. Zaręczam, to zupełnie nieszkodliwa istota. Pamiętajcie, nie wygląd bestie czyni, ludzie. Lecz podły charakter, właściwy temu słudze. Masz rację, Wiedźminie, to sługi podszepty. Nasunęły mi na myśl takie podłe koncepty. Oszczędź Dopplera, niechaj będzie mym zięciem. Człowiek czy nie, ważne, że córa kocha go namiętnie. Morał tej historii, dobrzy ludzie, jest taki. Nie jest potworem, kto kształt ma wieloraki. Wiedźminie, w tobie każdy Doppler ma przyjaciela. Jestem zażenowany. O, Dudu. A podłego sługę czeka teraz najciemniejsza cela. Straż! Wezwijcie straż! Niech wyprowadzi stąd tego zdrajcę. Poziomem... Hola, nie słyszeliście rozkazu księżniczki? Zapraszamy! Jestem zażenowany poziomem spektaklu normalnego. Panie władzo, no już! Dawajcie na scenę! Zakujcie tego zdrajcę w dyby! Nie bój się. Wszyscy potem żyli długo i szczęśliwie. Jeszcze powinieneś puścić mu oczko. Wkrótce potem Doppler i księżniczka ślub wzięli, a na czas wesela nawet sługę wypuszczono z celi. Geralt. Miejsce Dopplerów jest na stosie! Palić ich trzeba! Daj spokój, nie widzisz, że to żarty są? W komedii to jej gul mógłby księciem zostać. Nie przeżywaj, kurde. No, oklaski poproszę. To, nauczył się ukłonu w zimie. No, brawo, Geralt. Odnaleźliśmy Dudu. Geralt, jak wam się udało mnie rozpoznać? Witaj, Dudu. Słyszałem, jaką skurwiel zostawił ci pamiątkę na twarzy. Czyli wiesz o wszystkim? Spotkałeś Ciri? Nie, ciągle jej szukamy. Geralt! Świetnie ci poszło. Już dawno się tak nie uśmiałem. Jak opowiem chłopakom, to nie uwierzą. Możesz mi wyjaśnić, jak udało wam się z Jaskrem narazić jednocześnie Roivenowi, Skurwielowi i Straży Świątynnej? Może lepiej, nie? Dlaczego nie skontaktowałeś się z Priscillą ani aktorami? Byłem w teatrze kilka razy, pod różnymi postaciami, ale nie odważyłem się. Nie chciałem ich narażać.
Ale szlachetna. Kiedy usłyszałem o nowej sztuce, pomyślałem, że może wreszcie mam szansę dowiedzieć się, co z Jaskrem i Ciri. Wiem, że Ciri wróciła po ciebie do Skurwiela. Jak udało ci się potem uciec? Chciałem biec za nią, ale pewnie bym jej tylko zawadzał. Krzyknęła, żebym zmienił postać i znikał stamtąd. Szukałem ich po tym, Ciri i Jaskra, ale jakby wyparowali. Wystraszyłem się i codziennie podszywałem się pod kogoś innego. Zastanawiałem się nawet, czy nie powinienem zmienić się w Ciri, żeby zmylić tych, którzy jej szukali, ale... Ej, Rzed! Czekaj, no cudaku. Geralt, a kiedyś ty ostatnio widział Cirillę, he? Dawno, co? Bardzo. Tak, dawno. No ja też. Teraz to duża pannica musi z niej być. Dudu, zrób nam przysługę i zmień się w nią. Na chwilę. Geralt? Nie, nie trzeba. Na pewno poznam Ciri, kiedy ją zobaczę. Ja tak tylko pomyślałem, że może byś chciał... Nie, no, najlepszy efekt będzie, gdy ją faktycznie spotkamy. Ale chyba nie gniewasz się na mnie, Geralt, co? Nie. No, to mi ulżyło. A co z Jaskrem? Udało wam się go znaleźć? Dorwali go łowcy czarownic, ale mamy też dobre wiadomości. Menge nie żyje. Ach, dobrze, że ktoś go w końcu załatwił. No, to my. Chociaż pewnie na jego miejsce przyjdzie ktoś podobny, o ile nie gorszy. Niekoniecznie. Czuję w kościach, że to może być całkiem przyzwoity jegomość. Właśnie. Z twoją pomocą możemy uwolnić Jaskrę. I co miałbym zrobić? Będziesz musiał podszyć się pod Mergego i wydać rozkaz przeniesienia Jaskra do Oxenfurtu. A potem my urządzimy zasadzkę w wąwozie i odbijemy go. Brzmi jak plan. Zaraz, chwila, jak ja mam wejść w rolę Mergego? Nie wiem nawet, gdzie trzymają Jaskra. Jaskier jest przetrzymywany na Wyspie Świątynnej. Sam będziesz musiał ustalić, gdzie dokładnie. A co, jeśli to wyda im się podejrzane i zaczną mnie pytać? Założę się, że nikt nigdy nie zadawał dowódcy łowców czarownic zbyt wielu pytań. Właśnie. Poza tym jesteś Dopplerem, nie? I jeszcze podobno aktorem. Dasz sobie radę w każdej sytuacji. Jeśli zrobi się gorąco, możesz na przykład pójść za róg i zamienić się w cyzatą babę albo, bo ja wiem, w Kawkę. No, jasne. Zawsze jest jakaś opcja. Nikt nie wie, że Menge nie żyje. Więc nie musisz się obawiać, że zostaniesz zdemaskowany. Nikt nie wie. Poza wami. Czyżbyś miał coś wspólnego z pożarem w koszarach łowców czarownic? Nie. Powiedzmy, że byłem w pobliżu. Żałuję, że tego nie widziałem. Poradzisz sobie. Wszyscy myślą, że Menge zaginął, więc możesz opowiedzieć im dowolną historyjkę. Moi chłopcy przygotują zasadzkę w wąwozie. Geralt do nas dołączy i będziemy czekać na wieści. Ale jak mam się z wami skontaktować jako Menge i przekazać, że konwój wyrusza? Będziesz musiał coś wymyślić. Zmień się w gołębie pocztowego albo coś. Ale już to nadużywasz tego. Wszystko jasne? Dudu, jazda na Wyspę Świątynną. Ja idę zwołać drużynę i czekamy na ciebie, Geralt. Tak, do zobaczenia w wąwozie. Zaraz, chwila. A co potem? Nie oczekujecie chyba, że zostanę na stanowisku jak Chapelle i tylko od czasu do czasu kogoś spalę dla zachowania pozorów? Nie. Oczekujemy, że po wszystkim przyjdziesz do Szałwii i Rozmarynu, gdzie wszyscy się spotkamy. I narąbiemy jak dzikie borsuki. No, ustalone? To do roboty. Świetnie ci poszło. Nie pomyliłeś się ani razu. Wiemy. Jak ogólnie oceniasz nasze przedstawienie? Publiczność chyba nie wszystko dobrze zrozumiała, ale to normalne. Ważne, że dzięki maskonurom sztuka przyszło naprawdę sporo ludzi. Dobrze, że wybrałeś Abelarda do roli księcia. Maksym pewnie by zapomniał o premierze albo przyszedł pijany jak szpak. Proszę, to twoja garza. Muszę przyznać, że twój styl grania jest cokolwiek minimalistyczny. Pobierałeś nauki w jakiejś szkole? Tak, w Kermoren. Minimum środków wyrazu, maksymalny efekt. Dziękuję za pieniądze. Do zobaczenia. No i mamy naszą sztukę za sobą. Na całe szczęście udało nam się odnaleźć Dudu. Dajcie żyć. A raczej Dudu po prostu stawił się na tym spektaklu. Bezpiecznie, jak jesteś. O, bezpiecznie, wiadomo. Zawsze trzeba mieć jakiegoś bodyguarda. Hola! To.
pogadaj, coś nic nie chcesz? No to po co ci to? Dobra, a teraz musimy uwolnić Jaskra. Jaskra, który będzie przewożony do Oxenfurtu. Ale jak już tutaj jesteśmy, możemy sobie pobrać troszkę zadań. Tu jest księgi zwoje. Ciekawe, co my tu mamy. Dzień dobry. Tyś jest... Wystarczy, Ger... Kilka lat temu taki jeden zapłacił mi, żebym przechował dla ciebie książkę. Mówił, że kiedyś tu przyjdziesz. O, tego się nie spodziewałem. Nie przedstawił się, ale książka ma czerwoną okładkę, to pamiętam. Na pewno jej nie sprzedałem. No dobrze, poszukam jej. A może resztę książek też byś przejrzał? Interesuje mnie tylko ta jedna. No teraz, jak już o niej powiedziałeś... Czyli pewnie jest na górze. Znajdź książkę z czerwoną okładką za pomocą wiedźmińskich zmysłów. O, tutaj. Czyraki, jak leczyć? Studium naukowe z przyrzeganiem. Czyraki, jak leczyć? Studium naukowe z przyrzeganiem. Jaki jest, każdy widzi. Oprócz tego, że kalcalica jest on widmo, oznakuje siedzisk choroby. Dobra, no fajnie, okej, okay, ale... Co mi z tego? Czy to nie ta? Mój manifest. Życie Jakuba de Aldebereska. Mój manifest. To pewnie ta. W środku jest jakiś list. Czy rzeczywiście był źródłem, czy faktycznie został uderzony jakimś talentem magicznym? Czyli to też nie ta. List do od A. Wiedźminie, w ocenie możliwości są wydarzenia mniej prawdopodobne i bardziej prawdopodobne. Nie jest łatwo wyłowić te pierwsze, nawet jeśli sięga się umysłem przez czas i przestrzeń. Cokolwiek miało to na celu, okej. Nie spodziewałem się, że będzie tutaj jakaś interakcja. Tutaj są tylko... Czyli nie ma żadnych tutaj w ogóle dla nas schematów, ani nic takiego, także żegnam pana. Wesołe przygody Muriel, pięknej łączy, już ciszny... Muriel! Dobra. Wracajmy do Jaskra. Poeta w ośl, spotka się... Tak. Jaskier już wystarczająco długo jest pewnie schwytany i siedzi w tym całym więzieniu, więc lećmy wyswobodzić go, uratować w końcu, niech człowiek odetnie pełną piersią i wyswobodzi się z kajdanów. A jako, że mamy Zoltana, mamy Dudu, Priscilla pewnie też nam pomoże. Dolećmy spotkać się z Zoltanem. No oczywiście. Płotki nie ma. Tu jak ja już dobiegam do celu. Teraz płotka, smoknij się w pompie. Siema krasnolud.
Nie jestem, Zoltan. Możemy rozpoczynać. Widzę, że wszystko gotowe. Pewno. Jak się tylko pokażą, odetniemy im drogę, choćby wysłali cały oddział. I wiesz, ja w ogóle myślę, że to dobry plan i chętnie ci pomogę. Stęsknię się za Jaskrem. Nie, żebym nie chciał natłuc trochę tych świętojelbliwców. Tylko nie rozumiem, dlaczego skoro mieliśmy Dopplera, nie kazaliśmy mu po prostu uwolnić Jaskra. To było zbyt podejrzane. O! To byłoby za bardzo podejrzane. Menge znika, a potem wraca ze szramą na twarzy i każe uwolnić Jaskra. No, może i racja. Jadą. Jesteś silna? Co ty tu robisz? Jakiś dzieciak przyniósł liścik od Dudu. Konwój wyruszy o świcie. Mogę tu z wami zostać? Martwię się o Jaskra. Nie bój się, odbijemy twojego Grajka, chyba że mu... Ach, kurwa, ale bym zrymował, Geralt. Ale przydatnie nie wypada. Wracaj do miasta. Proszę, nie będę wam przecież przeszkadzać. Oj, Geralt, no już daj spokój, ustąp jej. Ona tak patrzy, jak mój Burek, kiedy dostał skrętu kiszek. To nie miejsce dla niej. Nie mam zamiaru tłumaczyć się przed Jaskrem, jeśli coś jej się stanie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Musisz teraz wyciągać z kłopotów. Nie mnie. Ja umiem o siebie zadbać. No dobrze, ale pamiętaj. Czy tak, czy siak. Tak, wiem. Kiedy zacznie się walka, będę się trzymać z daleka. Na razie nic się nie dzieje. Pewnie jeszcze tu sobie poczekamy. No to zagrajmy w Gwinta. Nie. Nie mam ochoty. Ale wy możecie zagrać. Nie będziemy grać w Gwinta. Dobra. Widzę, że znasz podstawy. To teraz zagramy na poważnie. Jadą! Jadą już! Priscilla, zostań tutaj. Na konwój! Pytanie, czy aby na pewno w środku jest Jaskier. Czy będzie duży boom? Nie, będzie atak dzikich drzew. Skubany też ma dwa miecze. Ratunku! Jaskier, zaraz. Za Jaskrem. Pięknie, no to możemy wrócić do bitki. A teraz wiedźmińskie zmysły. Pojechali tędy. No pojechali, pojechali. Jaskier, proszę powiedz, że coś odwaliłeś i nie wiem. Spadliście z tego konia.
Odciski są wyraźne. Koń był przeciążony. Czyli mamy szansę to gonić. Musieliście tak daleko zajechać? Gdzie was wcięło? Ślady kopyt. Czyżby tutaj był jakiś obóz? Słucham. Przejeżdżał tędy ktoś? Dwóch mężczyzn, jeden przewieszony przez siodło. A tak, ino śmignęło. Tam na lewo odbił. Ale głowę bym dał, że to jakąś babę wiózł, bo taki piski wrzask. Dama w opałach. Tam w lewo. Czy ja w dobrą stronę idę? Czy ja się przepraszam bardzo cofam? Zaraza, pomyliłem tropy. Kurczę. Powinienem szukać śladów kopyt jednego obciążonego konia. Ale umna, a kiedy zagwizdzę od razu... No przecież było powiedziane w lewo. To przecież pobiegłem w lewo. Ej, Geralt. Tu nie. Czyli na pewno tędy. Chodź tu płotka, bo... Hej! Ledwo co wsiadłem na płotkę i co? Nagle uciekł pewnie w tę stronę? Wygląda na to, że koń zaczął kuleć. Uciekli w środek lasu. Czy trąbać mu nogi w kolana? Przecież nawet nie wiem, czego chciał. Myślisz, że ktoś puścił farbę? Jeśli pit. Ej ty! Co tu się wyrabia? Spadajmy po podwórze chaty. O co chodzi? To ja się pytam, o co chodzi. Jakiś łowca władował się nam do chaty, a nas wystawił za drzwi, zanim zdążyliśmy choćby pierdnąć. Był z nim drugi mężczyzna, taki czarniawy? No był. Cały czas gadał. To na pewno Jaskier. Łowca zabarykadował się od środka? Jest jakieś inne wyjście? No niby jest. Chyba chcecie się pozbyć tego łowcy z domu. Tak szczerze, to chcemy się pozbyć was wszystkich. No dobra, tu masz klucz.
Wchodzi się przez klapę na tyłach. No to dzięki. Machniam. Dawaj tu, to mówię mi. Ja? Ale co dalej? Ile masz zamiar mnie trzymać w tej chacie? Cicho! Ja będę cicho, nie ma obaw. Ale ten dział nie można im ufać. No otwórz się! Ja już kiedyś, jak je grał! Jezus Maria, no naprawdę czasem. A jaką mam gwarancję, że mnie nie oszuka? Interfejs gry czasem naprawdę się... Raczej nie mam wyboru, prawda? Ksypie. Nie będziesz próbować żadnych skutek po drodze? Wiesz, że w każdej chwili mogę ci skręcić karki od kurczakowi. Tak, ale wiem, że tego nie zrobisz. Za mojego trupa ci nie zapłacę, ale za żywego, jak mówiłem, 100 sztab złota. 100 sztab złota, ani jednej mniej, ani jednej więcej. Jakem Julian Alfred Ankrat, wicehrabia de Legenhofen. Podjąłeś bardzo mądrą decyzję. Powiem ci więcej. Dziś jesteś sierżantem, ale jutro... Cicho! No, dzień dobry, Jaskier. No już, już, już. Bez stresu. Geralt, musiałeś znowu wszystko zepsuć, właśnie kiedy go rozpracowałem? Cieszę się, że cię widzę. No właśnie. Dawno cię nie było w Nowigradzie. A co z... Chodź, porozmawiamy na zewnątrz. Ciepłe przywitanie. Priscilla, co ty tu robisz? Jesteś cały? Martwiłam się o ciebie. I po pysku. Dzwońcu, ruszyliśmy za wami, bo ta twoja dziewuszka tak piliła, tak piliła. Szkoda, że nie widzieliście, jak załatwiliśmy tego łowcę. Ja chciałem zrobić to całkiem inaczej, ale Geralt... Jaskier, chcę cię o coś zapytać. To ważne, więc skup się. Gdzie jest Ciri? Ciri? Ja myślałem, że skoro tu jesteś, gdzie spotkaliście się? Ja nie wiem, gdzie ona jest. No, Jaskier... Wiem, że próbowałeś jej pomóc, ale trudno mi zrozumieć, dlaczego zwróciłeś się wtedy do skurwiela juniora. Nikt inny mi nie przyszedł do głowy. Może gdybym miał więcej czasu, załatwiłbym to jakoś inaczej. Ale Ciri mówiła, że ściga ją dziki gon. W porównaniu z tym, skurwiel wydawał mi się dość niegroźny. Ale coś poszło nie tak. A więc już słyszałeś o wszystkim. Mam nadzieję, że nie masz do mnie pretensji. Mój plan zdawał się naprawdę świetny, dopóki nie zaczęliśmy wprowadzać go w życie. No to faktycznie świetny plan. Skąd mogłem wiedzieć, że Menge poluje na Dudu? Nasłuchałem się już o twoim planie. Teraz chcę wiedzieć, co się stało z Ciri. Kiedy widziały się ostatni raz? Byliśmy na Wyspie Świątynnej i uciekaliśmy przed ludźmi z Kurwiela. Czyli robimy teleport i zaczynamy władać znowu Ciri. Ale, moi drodzy, jako że ten odcinek już nabiera swoich minutek, to całą tą przygodę z Ciri, jak tylko się pojawi, to sobie zatrzymamy. No dobra, dam im dokończyć. O, czyli jednak muszę... Kurczaki. Czy ktoś jeszcze? Dobra, uciekliśmy w stronę Wyspy Świątynnej. O, tu jest nas dużo.
Już nie mogę. I co, teleporcik? O! Kuń! Musimy zostawić tu konie, ale już niedaleko. Jaskier. Jaskier. To jeszcze akurat nadała się akcja z Ciri. Za nimi! Straż! Straż! Jaskier! Ależ efekty Ciri! Ciri jest tutaj już mocno ranna. Uciekaj! Ciri? Zaraza! Czy nie pojmać wiemy, tego człowieka. Skąd się wzięła u barona? Tylko, że my nie idziemy do przodu z tą historią, co się wydarzyło, tylko cofamy się faktycznie, co się wydarzyło. Troszkę to gdzieś dziwnie zabrzmiało. Ach, co to nie była wiem, co za co się wydarzyło, ale wiemy, co się wydarzyło. W jednej chwili robiliśmy skok stulecia, a w następnej ścigali nas jak dziką zwierzynę. Świetna historia, ale mam już dosyć tych przechwałek. Chodź, Zoltan, musimy przekonać niziołki, że absolutnie nic nie widziały. Mam teraz materiał na cały tomik pieśni. To będzie schodziło jak świeże bułeczki. To nie jest priorytet. Ta, fragment, w którym strażnik przerzuca cię przez koński grzbiet jak worek kartofli, jest najlepszy. Zbijesz fortunę. Jeszcze zobaczymy. A swoją drogą, zgryźliwy się robisz na starość. Bo szukamy Ciri. Martwię się po prostu. O kogo? O Ciri? Geralt, więcej wiary. To swoją drogą. Wiesz, jak ona walczy? Mówię ci, ta dziewczyna potrafi o siebie zadbać. Bo ją wyszkoliliśmy. A poza tym musi wrócić po to swoje pudełeczko. Przecież od niego wszystko się zaczęło. Chodzi ci o to? Zabrałeś je Skurwielowi? No to się Ciri ucieszy. Za to Skurwiel pewnie ostro się wściekł. Skurwiel nie żyje. Oho, to widzę, że ty też się wściekłeś. Ale cóż, jakoś mi go nie szkoda. Zasłużył na to, tak samo jak na swój przydomek. A nasz wspólny przyjaciel Ziggy Roiven, jego też odwiedziłeś? Ma się dobrze. Szkoda. On pewnie z kolei jest wściekły na mnie. No, szczególnie za te tomy. Ciri mówiła, co to jest i dlaczego poszła z tym do Skurwiela? Poszła do Skurwiela, bo ją tam zaprowadziłem. Mogłem się domyślić, że to był twój pomysł. No co? Ona miała zepsute magiczne pudełeczko, a Skurwiel dostęp do czarodziei. Poza tym chciała, żeby ktoś zinterpretował dla niej słowa jakiejś klątwy. Klątwy? Czemu Ciri interesowała się klątwą? Chciała ją na kogoś rzucić, czy raczej zdjąć? Powiedziała ci? Nie bardzo chciała o tym mówić, a ja nie chciałem być wścibski. Akurat ten jeden raz, kiedy mogłoby się to przydać. Ale jestem prawie pewien, że chodziło o zdejmowanie. Jeśli o zdejmowanie, to z kogo? A może chodziło o nią? Nie, chyba nie. Przynajmniej nie wyglądała na przeklętą. Za to bardzo jej się śpieszyło. Wiesz coś o tej klątwie? Jakieś szczegóły, cokolwiek? No, znam słowa. Żartujesz? To już dużo. Nie, były po elficku, więc Ciri często mamrotała je pod nosem, żeby nie zapomnieć.
szło tak. Wafeil Elaine, Kedmil Foli, Gledyv Dorn Eptenaid, Bundro Itne i Jahus. Nic mi to nie mówi. To mi też nie. Bardziej. Cholera, to ciągle za mało. Ciri nie mówiła nic więcej? W ogóle niewiele mówiła. Wiesz, Geralt, to już nie jest ta dzievczynka, która biegała kiedyś po Kermoren. Owszem, dalej jest żywa i porywcza, ale zrobiła się też uparta i małomówna. Całkiem jak ty. Jak i tatuś? Ta. Znowu mi się wymknęła, a byłem tak blisko. Przyjechała tu z Velen. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To może tam wróciła? Wątpię. Rozmawiałem z Baronem. To on pomógł Ciri w Velen. Powiedział, że pojechała do Nowigradu szukać Jen i mnie. A Jen jest na Skellige i bada ślady, które według niej mogła tam zostawić Ciri. Czyli źle to odebrałem. Skellige. Skellige. No, dobra, kończcie te pogaduszki. Teraz moja kolej, żeby rozmówić się z Jaskiem. Oho. A ja jestem następny. Wracajmy do szałwi i rozmarynu. No, ja miałem stanowczo za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Wygodne łóżko i soczysta pieczeń należą mi się jak psu buda. Nie bądź taki... Wpadnij do mnie, jak będziesz w okolicy. 100 lat się nie widzieliśmy, musimy pogadać. Jasne, jak tylko będę w pobliżu. Trzymam cię za słowo. Do zobaczenia. I jeszcze raz, dzięki za pomoc. Jest za co. Czyli tak, teraz wracając do mojej przemowy, jak mieliśmy biały ekran. Zrobiliśmy sobie sekwencję z Ciri, a teraz musimy udać się na Skellige, bo możliwe, że tam odnajdziemy Ciri. I cóż. Znajdź nowe zlecenia na tablicach ogłoszeniowych Velen. Poselstwo z Krainy Wina. A czyli to jest chyba wejście do dodatku. No, swoje... To już zastanowimy się w przyszłym odcinku, co zrobimy. Czy wrócimy do Jaskra, zagadamy tutaj z Zoltanem, bo tu jeszcze ekipa jest. Także widzimy się w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.